Witam Was ponownie. Obchodzimy dziś mały jubileusz, bo to już 10. nasze spotkanie z Ewangelią Świętego Łukasza. Dokończymy sobie w nim rozważania związane z jej 3. rozdziałem. Wracamy do postaci Jana Chrzciciela. Jak mówiliśmy, on nie owijał w bawełnę. Jego słowa często były ostre i stanowcze. Takie słowa trudno jest jednak przyjąć możnym tego świata i tym, którzy chcą rządzić swoim życiem, kierować nim, układać je po swojemu. Jedną z takich osób był tetrarcha Herod. I z Biblii, i z historii wiemy o nim, że był człowiekiem, który prowadził złe, grzeszne życie, pławiąc się także w lubieżności i nieczystości, co doprowadziło go do rozbicia małżeństwa jego brata. I czytamy, że dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. Widzimy tu, że jedna nieprawość, jeden grzech, z którego nie chcemy się nawrócić, prowadzi do następnych grzechów. To działa jak lawina. Na początku niewinnie, no bo to tylko jeden kamyczek, który toczy się po zboczu. Ale potem ten kamyczek pociąga za sobą następny, te kolejne i tworzy się lawina wydarzeń, których potem niestety nie da się powstrzymać. Dlatego w nawróceniu nie chodzi o to, że czegoś nam nie wolno. W nawracaniu się, w walce z grzechem chodzi o to, że nie chcemy robić tego, co nas niszczy, a chcemy robić to, co nam pozwoli właściwie, bezpiecznie przejść, jakże często stromą drogę życia, w taki sposób, aby nie zniszczyć siebie i innych. Widzimy tu także, że Herod wtrąca Jana do więzienia. No tak też często można zrobić. Uciszyć prawdę, zamykając ją w więzieniu. Może to być więzienie naszych własnych przekonań, upodobań, poglądów. Prawdę można w nim uciszyć, bo ona często jest nam niewygodna. A teraz wróćmy nad Jordan, gdzie cały lud przystępował do chrztu, i wtedy Jezus także przyjął chrzest. I tu widzimy różnicę między ludem a Jezusem. Kiedy lud przyjmował chrzest, każdy wyznawał swe grzechy. Kiedy Jezus przyjmował chrzest, modlił się. Ta scena ukazuje nam między innymi to, jaka może być potęga modlitwy, jakie mogą być owoce skupienia się nie na sobie, ale na Bogu, jakie mogą być owoce wzniesienia serca ku Niemu. Kiedy Jezus się modli, otwiera się niebo, przychodzi Duch Święty. Bóg mówi, daje objawienie, daje poznanie prawdy o sobie. Wierzę, że ta scena to także zapowiedź, wskazanie tego, jak ma wyglądać nasza modlitwa, której później Jezus nauczy swych uczniów, że jest to zachęta do modlitwy, której wzór i owoce ukazał nam już wtedy Jezus. A w tej modlitwie uczy nas także wołać, przyjdź królestwo Twoje. Dlaczego możemy to czynić? Bo niebo się otworzyło. Nie możemy tylko czekać, aż pójdziemy kiedyś do nieba. Musimy wołać, aby przyszło królestwo Boże do nas. Musimy wykorzystać to, co stało się dzięki Jezusowi. Nie możemy zmarnować owoców Jego dzieła. Ale o tym więcej w którymś z kolejnych rozważań. 3. rozdział Ewangelii Świętego Łukasza kończy się podaniem rodowodu Jezusa. Jednak zanim sobie o nim powiemy, popatrzmy najpierw na jedno słowo z wersetu 23. Czytamy tam, że Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał około 30 lat. Wiemy, że to 30 lat w Izraelu było ważne, bo wtedy można było podjąć funkcje publiczne czy kapłańskie. Wiemy, że to 30 lat było też ważne w historii zbawienia, bo w tym wieku Józef otrzymał w Egipcie władzę od Faraona, Dawid został królem, a Ezechiel został powołany na proroka. Jednak pozwólcie, że zatrzymam się na czymś innym. Otóż mnie uderzyło słowo około. Święty Łukasz, taki dokładny, precyzyjny, tym razem mówi około. I gdy tak myślałem dlaczego, to doszedłem do wniosku, że może dlatego, aby uzmysłowić nam,
że w objawieniu są rzeczy bardziej i mniej istotne, że na drogach wiary są rzeczy, na których trzeba się skupić i są rzeczy, na których nie trzeba się zatrzymywać. We wszystkim trzeba po prostu mieć odpowiednią hierarchię ważności. Inaczej się pogubimy. Tak to później wyraził święty Paweł, radząc Tytusowi. Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo mojżeszowe. Są bowiem bezużyteczne i puste. A więc trzeba uważać, by treścią swoich rozmyślań, by treścią swojej pobożności, by treścią swojego życia nie uczynić tego, co bezużyteczne i puste. Ale mimo wszystko popatrzmy przez chwilę na rodowód Jezusa, bo ten rodowód jest wyjątkowy i też może nas czegoś nauczyć. Dlaczego Łukasz podaje rodowód Jezusa? Między innymi dlatego, że ludzie mieli swoje domysły co do Jezusa, żyli własnymi domniemaniami. Tak jest z wieloma ludźmi dziś. Nie potrafią przyjąć Jezusa, bo tak naprawdę oni żyją tylko swoimi domniemaniami odnośnie Jezusa. Gdy zaś czytamy rodowód Jezusa, zarówno ten napisany przez Łukasza, jak i ten z Ewangelii Mateusza, możemy zauważyć, że w tych opisach pojawiają się takie osobliwe sformułowania, które wynikają stąd, że obaj ewangeliści wiedzieli, że Jezus nie miał ludzkiego ojca w zwykłym tego słowa rozumieniu. Podając rodowód Jezusa, także święty Łukasz nie dba o dokładność. Genealogia Jezusa zawarta w jego Ewangelii jest niekompletna, bo nie jest dla niego czymś najważniejszym. Po co ją więc zamieszcza? No właśnie nie po to, abyśmy zajmowali się samą genealogią, co by mogło okazać się rzeczą bezużyteczną i pustą, ale abyśmy zajęli się jej znaczeniem i tym, co to mówi o Jezusie. A tak najkrócej mówiąc, rodowód Jezusa ukazuje nam to, że Jezus jest pełnym członkiem narodu wybranego, z którego przychodzi Zbawiciel, że Jezus utożsamia się z całą ludzkością, chcąc się z nią całkowicie solidaryzować i że Jezus jest Synem Bożym, jedynym i umiłowanym, którym Bóg ma upodobanie i dlatego przez Niego chce zbawić świat. Na tym zakończymy rozważanie trzeciego rozdziału Ewangelii świętego Łukasza. Tradycyjne pytania do osobistej refleksji. Czy potrafisz trwać w prawdzie? Czy potrafisz nazywać grzechy po imieniu? Co to dla ciebie oznacza, że niebo się otwarło? Jaki to powinno mieć wpływ na twoją modlitwę? Czy w kształtowaniu swej wiary nie zajmujesz się rzeczami bezużytecznymi i pustymi? Co ewentualnie trzeba by zrobić, zostawić, aby zająć się tym, co naprawdę ważne? Owocnej refleksji i do usłyszenia w kolejnym odcinku spotkań biblijnych.